Witajcie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszamy na krótką relację z kempingu Armenistis położonego na Sitoni w Grecji. Zapraszamy do oglądania. Na kempingu jesteśmy w pierwszej dekadzie września i kemping był dosyć mocno zatłoczony, bo musicie wiedzieć, że w Bułgarii wakacje szkolne trwają do 15 września, więc było bardzo dużo turystów i naprawdę na kempingu był tłok. Napiszcie proszę w komentarzach, czy też takie macie odczucia, że początek września to jednak jeszcze jest całkiem spory sezon i jest sporo ludzi. Wjazd na kemping, jest recepcja, przed wjazdem jest też parking, ale w sezonie to na nim za bardzo miejsca nie ma chyba, żeby gdzie stanąć. Ale wszystko ładnie przygotowane. Zawsze jak się zajmuje miejsce, wtedy człowiek na rowerze prowadzi na parcelkę, jak dojechać. Wszystkie drogi obstawione samochodami. Też gałęzie drzew się opuszczają nisko i przy manewrowaniu kamperem niestety jest bardzo ciężko. Jest kilka większych parceli, gdzie można wjechać bez problemu kamperem, ale na większość niestety nie unikniecie porysowania swojego pojazdu. Tak jak my to mieliśmy niestety. A jeszcze jak się wieczorem wjeżdża i niewiele widać. Zakręty są bardzo ciasne i trzeba uważać. Część kempingu z kamperami, stacjonarnymi przyczepami, a pójdziemy teraz bardziej do centrum kempingu, gdzie są sklepy, restauracja i parcele pod drzewami i tam naprawdę był tłok. Część plaży ma wydzielone leżaki z parasolami za opłatą. Około 25-20 euro za dobę. Jakaś scena z beach barem. I po drugiej stronie jest druga plaża. Niedaleko plaży jest też plac zabaw dla dzieci. Taka łączka trawiasta, gdzie można ćwiczyć jogę. Jest też w pobliżu restauracja i bar. Tutaj, jak ktoś lubi ćwiczyć jogę, może tutaj rano o godzinie 10 z instruktorem codziennie ćwiczyć. Jest też bar i sklep spożywczy po drodze do recepcji i dużo parceli. Wadą jest, że jest dużo Bułgarów i Serbów i Macedończyków, którzy wszyscy uwielbiają robić grilla węglowego, a to niestety powoduje dużą ilość dymu i smrodu. A tam jest uliczka z domkami. Na kempingu jest sporo bloków sanitarnych, pralnia, miejsce na zrzut toalety chemicznej, aczkolwiek w toaletach niestety nie ma papieru toaletowego i większość jest typu tureckiego. Tak samo do zmywania naczyń nie ma ciepłej wody, jest tylko zimna. Są też miejsce do prania ręcznego. W każdym z bloków sanitarnych. No i cała masa przyczep stacjonarnych. I wszędzie poparkowane samochody. Trzeba bardzo uważać, jak się jeździ, bo jest naprawdę bardzo ciasno, szczególnie dużym kamperem. Jaki piękny kopek. Przez kemping przepływa rzeczka, w sezonie letnim wyschnięta, ale po większych opadach może jest. Może nie jest z niej woda. W każdym razie na pewno jest mostek. Taki, że... Trochę się kiwa, bo wiszący, ale bardzo fajny. O, i tam drugi. Olejka kwitnący oleandry. Przy blisko wody kwitną oczywiście oleandry, jak to w Grecji. W kempingu jest boisko, siłownia, grill nawet ogólnodostępny. I parcelki, niektóre popatrzcie jak nisko te drzewka oliwne sterczą i jak trudno wjechać, żeby się zmieścić tutaj. Wszędzie gałęzie przeszkadzają, ale pomysł jest taki, żeby na przyszłość z sobą chyba sekator wozić i przycinać w razie potrzeby. Ale wszystkie te wady tego kempingu bledną przy plaży i morzu. Bardzo cieplutkim. Woda ma 27-28 stopni. Piasek jest piękny i naprawdę super jest.
czuć tu uroki Sitonii. No i zobaczcie, 8 września na plaży. Tłumy jest. Tłok. Ale dzisiaj jest niedziela, może od poniedziałku się rozluźni. A tam daleko, nie wiem czy widzicie, jest też taki trochę symbol z Polski. Machu Picchu. O tam. Plaża na kempingu Armenistis jest takim drobnym żwirkiem. Wody krystalicznie czysta i jest piękna po prostu. Chociaż pomimo tego, że już jest 6 września, to niestety jest zatłoczona jak w szczycie sezonu. Chciałoby się mieć miejsce w pierwszym rzędzie od morza, ale to nawet we wrześniu musi być rezerwowane. Więc mieszkamy w głębi, za to w cieniu. W drugim dniu pobytu, będąc na plaży, zauważyliśmy, że jest wolne miejsce w pierwszej linii brzegowej i po dłuższych negocjacjach w recepcji, wskazując konkretny numer parceli, udało nam się wynegocjować, że mogliśmy się na to miejsce przenieść. I to był strzał w dziesiątkę. W takim miejscu to my lubimy wypoczywać. Na kempingu też była restauracja z dobrym jedzeniem, ale jakoś tam nie nagrywaliśmy, zrobiliśmy tylko raz zdjęcie, aczkolwiek często tam korzystaliśmy i naprawdę jedzenie było dobrej jakości. Jesteśmy na Armenistis Camping na Sitonii, ale w tej ładniejszej części z parcelami przy morzu. Ale stanie w takim miejscu zawsze jest coś fajnego, a nie zawsze się udaje znaleźć taką parcelę. Posiada piękną plażę z widokiem na świętą górę Athos. No, w tej chwili kręcę z rana, więc jeszcze kogo nie ma. Ale pomimo tego, że jest wrzesień, to ludzi jest całkiem dużo. Chociaż pewnie to już ostatni weekend, gdzie jest tłok. A to widok na plażę i na kemping z góry. Ale wszystkie parcele schowane za drzewami, gdzieś tych po plaży. Naprzeciwko góra Athos. Przepiękne morze. A dzisiaj też będziemy jedli coś, co kupiliśmy w sklepiku. Jakiś taki inny rodzaj suflaków i burgerki wieprzowo-wołowe. Upieczemy na grillu. Te burgerki kosztowały nas gdzieś koło 4,5 euro. A tzatziki 4,31. Nie tzatziki, a suflaki. I upieczemy to sobie na grillu, jak się nagrzeje nam trochę. O, i będzie znowu dobry obiadek. No, kupiliśmy w sklepie suflaki i pieczemy na grillu. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Materacyki z Chorwacji, ale jesteśmy na plaży w Grecji.
Ogólnie jest super. Także siadamy i bierzemy się za dobre jedzenie. Dzisiaj mamy troszeczkę bardziej pochmurną pogodę, co nie znaczy, że nie jest gorąco. Ale już ostatni dzień, zbieramy się z kempingu, jutro pojedziemy dalej w kierunku na Meteorę. Tu kemping fajny, plaża super. Problem jest ze zrzutem szarej wody. No widoki piękne, plaża jeszcze piękniejsza. Po 6 dniach pobytu na kempingu Armenistis na Sitoni wybieramy się do Meteora zwiedzić słynne klasztory na skałach. Mamy z kempingu około 400 km i ta jazda przez Saloniki autostradami i mniejszymi drogami zajmuje nam praktycznie cały dzień, ale na szczęście jest pochmurno, więc upał nam nie doskwiera. Późnym popołudniem dojeżdżamy na kemping. Zatrzymaliśmy się na kempingu Warcho z miejscowości Kastraki. Kemping bardzo przyjemny, ale tego jego pokażemy już w następnym odcinku. Stamtąd też wyruszaliśmy na zwiedzanie Meteorów, a konkretnie dwa klasztory odwiedziliśmy. Jesteśmy na kempingu. Kemping się nazywa Warchos. Bardzo przyzwoity. 25 euro jak gotówką, 28 jak kartą. Za noc dwie osoby, kamper z prądem.